Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W internecie, w biuletynach informacji publicznej sądów do dziś mają zostać zamieszczone oświadczenia majątkowe sędziów za rok 2016. Taki wymóg w listopadzie ubiegłego roku wprowadziła nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych. Nowelizację uchwalił Sejm 30 listopada 2016 roku. 20 grudnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Nowela wprowadziła zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Nieujawniane są tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości oraz umożliwiające identyfikację ruchomości sędziego, np. numery rejestracyjne samochodu. Oświadczenie może być utajniane, gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do 3 lat więzienia. Oświadczenia majątkowe sędziów zamieścił już na swojej stronie internetowej m.in. Sąd Najwyższy. Również na stronie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie pojawiła się zakładka z oświadczeniami majątkowymi sędziów z Rzeszowa, Krosna, Przemyśla i Tarnobrzegu. Zmiany czekają sędziów również w innych obszarach ich pracy. Obecnie przed trzecim czytaniem w Sejmie jest projekt nowelizacji ustroju sądów powszechnych, który przede wszystkim zakłada zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości i wprowadzenie zasad losowego przydzielania spraw sędziom. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zadecydowali o przedłużeniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia do końca roku. NFZ kolejny raz podwyższył im stawki za leczenie starszych pacjentów, a także osób przebywających w domach opieki. Ostatnie aneksy umów lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim i Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia podpisali pod koniec roku. Zadecydowali wówczas, że umowy przedłużą jedynie do 30 czerwca. W ostatnich dniach przed upływem tego terminu poinformowali, że aneksują umowy na kolejne pół roku, a więc do 31 grudnia. Ma to związek ze zmianami w finansowaniu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po dokładnej analizie sytuacji prezes NFZ podjął decyzję o zwiększeniu współczynnika grup wiekowych powyżej 75 roku życia oraz podopiecznych domów pomocy społecznej z 2,7 do 2,9 jako grup, którym udzielana jest największa liczba świadczeń. Poinformowała pełniąca obowiązki rzecznika NFZ Sylwia Wądrzyk. Podała, że prezes podtrzymuje gotowość do dalszych rozmów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapowiedziami pełniącego obowiązki prezesa NFZ Andrzeja Jacyny, projekt zmian na kwotę 2 400 milionów złotych został przygotowany w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów. Z tej kwoty około 1,5 miliarda złotych ma być przeznaczone na leczenie szpitalne. We wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się dziś protesty ratowników medycznych. Domagają się oni poprawy warunków pracy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Bardzo ważne są dla nich również podwyżki płac, które obecnie są bardzo niskie. Jakub Kobierski jest ratownikiem medycznym od 4 lat. Zdecydował się na taki zawód, bo chciał pomagać ludziom. Daje mi to dużą satysfakcję, szczególnie wtedy, kiedy po zakończonym wyjeździe widzę, że stan pacjenta poprawia się. Za kilka dni widzę go wychodzącego ze szpitala i który mówi: dziękuję za pomoc, bo naprawdę byłoby ze mną krucho. Niestety, młody ratownik, który kończy specjalistyczne studia, może liczyć na bardzo niskie wynagrodzenie. Ratownik medyczny po studiach, bo trzeba zaznaczyć, że teraz już nie ma tych takich szkół policjalnych. Są to normalnie ludzie po studiach. Przychodzi do pracy, zarabia 1700 zł. 1700 zł wynagrodzenie za ratowanie ludzkiego życia. Nie lepiej wygląda sytuacja ratowników z wieloletnim stażem zawodowym. Biedienki, która przykładowo sprzedaje w galerii, sprzedaje ubrania, ciuchy, buty po prostu, to zarabia więcej niż ratownik po 30 latach pracy, więc o czym my tu mówimy? Dlatego ratownicy zmuszeni są do pracy ponad swoje siły, często kosztem normalnego życia i czasu, który powinni spędzić z rodziną. Jest tak, że my pracujemy od tej 7 do 19, prawda, dniówkę i później mamy nockę. Często gęsto pracujemy kilka dyżurów z rzędu, 2 etaty, dodatkowo jeszcze jakieś kontrakty, tylko po to, żeby jakoś móc żyć. Po zmianach w prawie ratownik medyczny zastąpił lekarza w karetce. To on decyduje w pierwszym momencie, jak pomóc pacjentowi w kryzysowej sytuacji. Życie ludzkie jest w ich rękach. Jednokrotnie zdarzają się bardzo ciężkie sytuacje, którymi musimy sobie poradzić sami na miejscu zdarzenia.
Odpowiedzialność jest bardzo duża, ponieważ popełnienie jakiegoś błędu może nas doprowadzić nawet przed sąd. Odpowiedzialność jest ogromna, jednak nie przekłada się to na płace. W maju ratownicy medyczni rozpoczęli akcję protestacyjną. Założyli czarne koszulki, a na karetkach pojawiły się czarne flagi oraz graficzne informacje o proteście. Ruszyli też z kampanią informacyjną w internecie. W tym momencie ubiegam się o 800 zł brutto jako dodatek. I 800 zł brutto w następnym roku. W rozmowach Ministerstwo Zdrowia oraz podmioty prowadzące szpitalne oddziały ratunkowe zaproponowały ratownikom 400 zł brutto podwyżki. Na rękę to tylko około 230 zł. Ta propozycja nie satysfakcjonuje ratowników, dlatego dziś wyjdą na ulicę. Zapewniają, że w protestach wezmą udział tylko ratownicy, którzy mają dzień wolny. Nam, jako ratownikom, zależy głównie, żeby nasza praca i pomoc ludziom, którą oferujemy, była jak na najwyższych standardach. Ratownicy domagają się również upaństwowienia wszystkich oddziałów ratunkowych. Część z nich jest w prywatnych rękach, co prowadzi do tego, że dla ich właścicieli ważniejszy jest zysk niż bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, a także warunki pracy ratowników. Kryzys migracyjny, Brexit czy kwestia pracowników delegowanych to niektóre spośród tematów polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych z udziałem premierów Beaty Szydło i Mariano Rajoya. Spotkanie rozpocznie się o 11:30 w Belwederze. Premierzy obu państw będą rozmawiali dziś na tematy dotyczące zarówno kwestii europejskich, jak i spraw bilateralnych. Będziemy rozmawiali o kwestiach dotyczących zarówno naszych wspólnych tematów, które omawiamy na agendzie w Brukseli, a więc będziemy rozmawiali przede wszystkim w rozmowach w cztery oczy z panem premierem Rajoyem o Brexicie, o migracjach, o pracownikach delegowanych, o wspólnym rynku, o plenarnym spotkaniu, w którym będą uczestniczyli ministrowie, będą poruszane tematy dotyczące bilateralnej współpracy pomiędzy naszymi resortami. Poruszona zostanie także problematyka związana z bezpieczeństwem. Chodzi głównie o współpracę z NATO oraz realizację wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w kontekście walki z terroryzmem. Oprócz rozmowy premier Szydło z premierem Rajoyem przewidziane są równoległe konsultacje ministrów z poszczególnych resortów. Wezmą w nich udział ministrowie spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, obrony narodowej Antoni Macierewicz, infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, edukacji narodowej Anna Zalewska, rolnictwa Krzysztof Jurgiel, środowiska Jan Szyszko, sportu i turystyki Witold Bańka oraz ich odpowiednicy z Hiszpanii. Po godzinie 13 zaplanowano sesję plenarną w celu podsumowania ustaleń poczynionych przez poszczególne resorty. Następnie około 14:30 odbędzie się konferencja prasowa szefów rządu Polski i Hiszpanii. Polska jest jedynym krajem, z którym Hiszpania utrzymuje relacje oparte o konsultacje międzyrządowe, dlatego też dzisiejsze spotkanie ma szczególny wymiar. Opady deszczu, burze i wichury. Tego typu zjawiska pogodowe zawitały wczoraj do naszego kraju. W związku z tym strażacy interweniowali ponad 6300 razy. W akcjach uczestniczyło prawie 29 tysięcy strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 6 osób zostało rannych, w tym 2 strażaków. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie mazowieckim. Otrzymali tam ponad 3000 wezwań, następnie w województwie lubelskim i na Podlasiu. Według informacji Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce zostało uszkodzonych lub zerwanych 468 dachów, w tym 279 na budynkach mieszkalnych. Strażacy usuwali także 5065 połamanych przez wiatr drzew oraz wypompowywali wodę z zalanych budynków. Dziś ostrzeżenie pierwszego stopnia, jeśli chodzi o deszcz i wiatr, dotyczy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że nadal bez prądu jest 125 tysięcy odbiorców, w tym 77 tysięcy na Mazowszu. Kraje NATO zgodziły się na wysłanie większej liczby wojsk do Afganistanu. Przystały także na położenie nacisku na szkolenie i doradzanie wojskom afgańskim. Podczas konferencji prasowej po wczorajszym spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli, minister obrony USA James Mattis powiedział, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w NATO prawdopodobnie zbyt szybko ograniczyli swoją obecność wojskową w Afganistanie.
Patrząc wstecz, wydaje się, że nie ma wątpliwości, iż wycofaliśmy nasze wojska zbyt szybko. Ograniczyliśmy liczbę wojsk trochę zbyt szybko. Mattis obiecał jednak, że działania na rzecz rozwiązania konfliktu nie ustaną. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg oświadczył, że NATO zwiększy siły w Afganistanie nie w celu wznowienia operacji bojowych, ale po to, by bardziej pomóc siłom afgańskim, które stawiają czoła talibom. Tak, dziś możemy potwierdzić nasze stałe zaangażowanie w Afganistanie. Będziemy uczestniczyć w szkoleniu afgańskich sił zbrojnych w ramach misji Resolute Support. Władze wojskowe poprosiły o kilka tysięcy dodatkowych żołnierzy, dlatego też zwiększymy naszą obecność w Afganistanie. Siły pod dowództwem NATO w Afganistanie liczą obecnie około 13 450 żołnierzy. Amerykańscy dowódcy w regionie od miesięcy domagają się przysłania do Afganistanu kilku tysięcy dodatkowych wojsk. Jednak administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie ogłosiła jeszcze w tej sprawie decyzji. Według źródeł dyplomatycznych w roku 2018 należy wysłać do Afganistanu od 2,5 do 3 tysięcy dodatkowych żołnierzy, by NATO mogło wywiązać się ze swojej misji w tym kraju. Blisko 100 tysięcy cywilów jest uwięzionych w mieście Ar-Raqqa. To główny w Syrii bastion dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego. Miasto jest oblegane przez siły arabsko-kurdyjskie. Przed wybuchem wojny w Syrii Ar-Raqqa liczyła około 300 tysięcy mieszkańców, głównie sunnitów, ale mieszkało tam też wielu chrześcijan, wiernych kościoła ormiańskiego i katolików obrządku syryjskiego. Kurdowie stanowili mniej więcej 1/5 populacji. Walki o okupowaną przez dżihadystów Ar-Raqqę rozpoczęły się 2 tygodnie temu. Do ofensywy przystąpiły syryjskie siły demokratyczne, czyli Sojusz Arabsko-Kurdyjski. O miasto toczy się ostre boje. Niestety 100 tysięcy mieszkańców znalazło się w potrzasku. Ludzie nie mogą uciec. Są w domach, gdzie cierpią pragnienie i głód. Nie ma wody, żywności, a my jemy zepsuty chleb. W wyniku walk ranni zostają nie tylko bojownicy, ale też cywile. Większość ran jest spowodowanych wejściem na miny. Są tu zarówno cywile, jak i członkowie sił zbrojnych. Nie mamy wystarczających środków, by wszystkim pomóc. Mówi lekarz z miejscowego szpitala. W czerwcu w Ar-Raqqa zginęło co najmniej 173 cywilów. Są to tylko dane szacunkowe, a liczba ofiar może być znacznie wyższa. W tej chwili Raqqa jest już praktycznie cała okrążona. Kurdowie, czyli formalnie syryjskie siły demokratyczne, ale w praktyce są to siły kurdyjskie, odcięły Raqqę już nie tylko od północy, co zrobili wcześniej, ale również przeszli przez Eufrat i odcięli ją od południa, czyli tak naprawdę te siły państwa islamskiego, które w samej Raqqa, czyli ich stolicy, pozostały, są otoczone. No ale też trzeba przyznać, że walczą bardzo zacięcie i krwawo o każdą dzielnicę i te walki trwają już dłuższy czas i zapewne potrwają jeszcze dość długo. Raqqa będzie takim, mówi się, małym Mosulem. Mówi historyk profesor Maciej Minich. W ciągu 3 lat samozwańcze tak zwane państwo islamskie założone przez dżihadystów na podbitych obszarach Syrii i Iraku straciło 60% terytorium i 80% dochodów. Wynika z opublikowanego raportu firmy konsultingowej z Londynu. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne o godzinie 12 tuż po modlitwie Anioł Pański. Serdecznie zapraszam.